Pokój dobry. Wczoraj usłyszeliśmy na niedzielnej Eucharystii przypowieść o przewrotnych rolnikach. Tak ją tytułuje Biblia Tysiąclecia. Ja kiedy słyszę tę przypowieść, to mi się zawsze kojarzy taka sztuka teatralna pana Rostworowskiego zatytułowana Niespodzianka. Rzecz się dzieje w podkrakowskiej wsi. Sztuka jest oparta na autentycznym wydarzeniu, które miało miejsce w okresie międzywojennym w Polsce. Zagroda Szywałów, bardzo biedna, rodzina nie ma już co do garnka włożyć, postanawiają sprzedać ostatnią krowę, żeby zdobyć jakieś pieniądze, które są im niezbędne. Kiedy wracają z targu, gdzie właśnie sprzedali te swoje bydle, to w swojej chałupie zastają nieznajomego przybysza. Przyodziany bardzo bogato, jakiś tam garnitur, eleganckie trzewiki, chociaż zakurzone, widać, że długą odbył drogę. Ten nieznajomy leży taki rozwalony na kuchennym stole, zalatuje od niego mocno alkoholem. No widać wyraźnie, że mocno, mocno popił i po prostu zmożony tym alkoholem zasnął. Obok niego walizka. Otwierają ostrożnie, patrzą. Cała walizka wypchana dolarami. Oni biedni, a tu cała walizka dolarów. Zaraz się uruchamia w nich chciwość, uruchamia się pokusa, kombinowanie, co by tu zrobić, żeby coś z tego bogactwa uszczknąć. W końcu dochodzą do tego, że najlepiej będzie nieznajomego zamordować. Nikt nie wie, kto to jest, skąd przyszedł, nikt nie będzie o niego pytał. Ukryje się go gdzieś za stodołą, a pieniądze będą. Na edukację dzieci, na bieżące potrzeby. Mordują go siekierą. I kiedy ojciec rodziny wychodzi, żeby znaleźć jakieś worki, w które będzie można wrzucić te zwłoki, to spotyka sąsiadów, którzy na początku aluzjami, a potem coraz bardziej wprost pytają go o to, czy nie cieszy się z syna, który wrócił. Początkowo nie rozumie, ale po dłuższej chwili dochodzi do niego, że ten nieznajomy, którego właśnie zamordował wraz z żoną, to nie kto inny, a jego własny syn Antek, który przed laty wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam dorobił się pokaźnej sumy dolarów, i właśnie chciał sprawić rodzicom niespodziankę. Przyjechał, aby dać im te pieniądze, aby odmienić ich życie. Tragiczna sztuka. Bardzo przejmująca. Pamiętam, jaki to wręcz fizyczny ból wywoływało to doświadczenie, tak, oglądania tego i tego dramatu. Dramatu, kiedy to rodzice z chciwości i nieświadomości zabijają własne dziecko. A przecież te dolary były ich. Dokładnie to samo jest w dzisiejszej Ewangelii, że widzimy syna, który przychodzi nie po to, żeby coś zabierać, ale dzierżawcy winnicy zabijają go, mówiąc sobie: zabijmy go, a oto dziedzictwo będzie nasze. W takiej najprostszej warstwie interpretacyjnej ta Ewangelia mówi oczywiście o Izraelu, o którym psalm, który wczoraj śpiewaliśmy w wersecie, mówił, że winnicą Pana jest dom Izraela. Tak, oni są tą winnicą Pana, tak wiele tekstów biblijnych o tym mówi. Narodem wybranym, który został wzięty przez Boga z Egiptu, zasadzony w Kanaanie, ziemi mlekiem i miodem opływającej. I Bóg oczekiwał plonu sprawiedliwości od Izraela. Posyłał do nich proroków, swoje sługi, ale tych ukamienowali, tych zabijali, prześladowali. I kiedy posyła do nich Syna Jezusa Chrystusa, to robią z Nim dokładnie to samo. Posyłają Go na krzyż. Ale zanim to się stanie, a tę przypowieść Jezus opowiedział kilka dni przed swoją męką, zanim to się stanie, Jezus w tej przypowieści zastawia na Żydów swoistą pułapkę, bo pytając ich o to, co gospodarz winnicy powinien zrobić z nieuczciwymi najemcami, to pyta ich tak naprawdę o to, o wydanie wyroku na siebie samych. I wydają wyrok skazujący. Mówią, że nędzników marnie wytraci, a winnicę odda innym. Tak, taka jest prawda. Oni zasługują na śmierć. Ta przypowieść nie jest tylko i wyłącznie o robotnikach z winnicy, nie jest tylko o Żydach sprzed 2000 lat. Ta przypowieść jest o nas.
o ludziach współczesnych. Bo jest prawdą, że my jesteśmy winnicą Pana. My jesteśmy Jego dziełem, Jego arcydziełem, które stworzył, obdarzeni Jego dobrocią, łaską. Sam fakt, że istniejemy, jest już wystarczającym dowodem na to, że jesteśmy kochani przez Boga. A przecież nie tylko istniejemy, ale jesteśmy obdarowani wieloma wspaniałymi rzeczami, każdy z nas. I jedyne, czego Bóg się domaga w zamian za to, to jest to, że On chce miłości. Bo sama winnica w Starym Testamencie jest przeważnie obrazem miłości. Gdy czytamy pieśń nad pieśniami, tą najbardziej romantyczną księgę Starego Testamentu, to odkryjemy, że tam akcja cały czas dotyka jakoś właśnie koncepcji winnicy. Cały czas jest mowa o tym, że miłość oblubieńca, miłość oblubienicy jest słodsza nad wino. Ale ta winnica to jest taki kontekst miłości. I rzeczywiście Bóg nam przede wszystkim dał miłość, dał swoją miłość i w zamian oczekuje, że my tą miłością będziemy innych obdarowywać. I posyła do nas swoje sługi. Posyła do nas naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, kolegów, daje nam dzieci. Każda z tych osób jest jakby sługą posłanym przez Boga po to, abyśmy tą miłością, którą od Boga otrzymaliśmy, te sługi kochali. I posyła nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa. On przychodzi do nas i oczekuje, że będziemy oddawać ten plon miłości. On nie przychodzi nic zabierać, On przychodzi kochać, ale miłość domaga się wzajemności. I niestety, ale jest prawdą o nas, że tak jak ci przewrotni rolnicy, tak i my, tych, których Bóg do nas posyła, traktujemy podle. Jeżeli spojrzymy na siebie uczciwie, jeżeli rzeczywiście rzetelnie spojrzymy na nasze życie, to musimy przyznać, że niejedną miłość w naszym życiu ukamienowaliśmy, niejedną miłość pobiliśmy, niejedną miłość zgładziliśmy. Bo nie potrafiliśmy kochać tak, jak powinniśmy byli, ani naszych rodziców, ani bliskich. A pewnie i niejeden z nas w swoim życiu zobaczy jakiś straszliwy dramat, jakiejś miłości, która mogła być piękna i życiodajna, a z powodu naszej słabości, egoizmu, z powodu różnych okoliczności, zamieniła się po prostu w trupa. I każdy, naprawdę każdy ma takie doświadczenie. Jeżeli nie widzimy naszych podeptanych miłości, to przeważnie dlatego, że tak bardzo jesteśmy zaślepieni egoizmem, że zwyczajnie nie dostrzegamy tego, ile ran innym zadaliśmy. I to jest dramatyczna konstatacja, to jest taka refleksja, takie doświadczenie, które właściwie powoduje w nas podobnie dramatyczny ból, jakiego można doświadczyć właśnie oglądając tę sztukę, o której mówiłem na początku. Wręcz takie doświadczenie fizycznego bólu z powodu miłości, która jakoś została przez nas zepsuta, zmarnowana, zabita wręcz. I uczucie, które temu towarzyszy, bardzo często to jest uczucie rozpaczy, bo oto mieliśmy miłość, mieliśmy szansę na coś niezwykłego i ją zmarnowaliśmy. Ale Ewangelia się na tym nie kończy. Ewangelia się nie kończy na tym, że nieuczciwi rolnicy zabili syna i powinni zostać zgładzeni z powierzchni ziemi, jak arcykapłani i starsi ludu wydają wyrok. Bo Jezus mówi coś więcej. Jezus mówi, że kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Bo rzeczywiście tam, gdzie po ludzku kończy się już nadzieja, tam, gdzie nie widać już żadnej perspektywy dobra, tam, gdzie pozostaje tylko rozpacz, to właśnie tam się zaczyna prawdziwe chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo opiera się na wierze w zmartwychwstanie. Na wierze w to, że Bóg potrafi wskrzesić nawet tę miłość, którą my już w naszym sercu zabiliśmy. Że Bóg potrafi uczynić z tego miejsca, w którym my po prostu już nie widzimy żadnej szansy, żadnej nadziei, potrafi z tego miejsca uczynić ogród, który będzie kwit miłością. Na tym polega zmartwychwstanie. Chrześcijaństwo jest nadzieją wbrew nadziei. Bo jak mówił ksiądz Tischner, odkąd Jezus pokonał śmierć, to żaden optymizm się nie wydaje przesadzony.
I rzeczywiście potrzebujemy spojrzeć na nasze życie w perspektywie takiej prawdy o sobie, że jesteśmy nędznymi grzesznikami, którzy nieraz sprzeciwili się miłości, nieraz odrzuciliśmy miłość do bliźnich, nieraz odrzuciliśmy Boga, który do nas przychodzi, odrzuciliśmy go naszym grzechem, naszą niewrażliwością, nieczułością, zaniedbaniem. Odrzucamy też samych siebie, tak? Nie akceptujemy siebie, nie potrafimy siebie kochać. Ale Bóg mówi, to nie szkodzi. Nawet jeżeli ty tę miłość zabiłeś i to nie raz, ale setki razy, to ja mogę ją wskrzesić. Jeżeli ty pozwolisz mi, żebym ja w tobie kochał, to ta miłość na nowo zakwitnie. I to jest, bracie, siostro, to jest nadzieja dla nas. To jest nadzieja, że pomimo, że my jesteśmy często bardzo tacy, tak, niegodni, że jesteśmy bardzo często przewrotnymi sługami, to jednak Bóg wskrzesza w nas tę miłość. I warto wziąć tę Ewangelię jako orędzie nadziei dla nas. I warto z niej się uczyć tego, że ten Jezus, który przychodzi, aby nas kochać, On nas uzdalnia do tej miłości. Miłości nawet tam, gdzie już się wydaje, że jej zupełnie nie ma. Tylko jest jeden warunek. Musimy kochać razem z Jezusem. Musimy pozwolić, aby to On był tą miłością w naszym sercu. Jeżeli Go przyjmiemy, tego Jezusa, który też przychodzi do nas co niedzielę w Eucharystii, jeżeli pozwolimy Jemu być miłością w naszym sercu, to On wskrzesi nawet te miłości, które my zabiliśmy i uczyni nasze życie pięknym i szczęśliwym.